Cześć, tutaj Fałda, witam was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj mam dla was porównanie wersji WOTA 1.3 i 1.4, ponieważ patch 1.4, aktualizacja 1.4 pojawiła się na serwerach testowych, no i możemy sprawdzić w końcu tą zapowiadaną przez Wargaming poprawę optymalizacji silnika renderującego, który teraz ma korzystać z większej ilości rdzeni, no i postanowiłem rzucić go na moją maszynę, która rdzeni posiada dość sporo, bo aż 16, i zobaczyć w jaki sposób przełoży się to na średnią ilość klatek na sekundę. Wybrałem sobie dwie mapy, na których chciałem to przetestować. Dwie mapy, które sprawiały wielu graczom dość dużo problemów, jeżeli chodzi o wydajność. Mnie również. I to mam tutaj Ensk oraz Mińsk. Jedna mapa trochę starsza, druga całkiem nowa, ale na obu mapach akurat bywało tak, że te FPS-y nie były najlepsze. Oczywiście pamiętajcie o tym, że są to testy wykonane na bitwie treningowej, które nie do końca oddaje to, co dzieje się tak naprawdę w typowym randomie. Na randomie będziecie mieli tych FPS-ów zdecydowanie mniej. A może nie, zobaczymy. Przekonam się, jak pogram trochę na 1.4 i będę w stanie to jakoś sprawdzić bardziej miarodajnie. Natomiast tutaj wziąłem sobie dwa razy tą samą mapę na dwóch wersjach WOTA, przejechałem w ten sam sposób całą mapę i postanowiłem porównać sobie średnie FPS-y. Wykorzystałem do tego Riva Tuner, taki program, który zapisuje FPS-y, wylicza ich średnią. No i z takich dwóch przejazdów, z czterech właściwie przejazdów, dwóch przejazdów po każdej mapie wyciągnąłem sobie średnią i porównałem to, jak to wygląda. Dodatkowo możecie sobie tutaj zobaczyć, w jaki sposób są obciążone wszystkie rdzenie procesora, ile pamięci RAM jest wykorzystywane, w jakim stopniu jest wykorzystywana karta graficzna również do obliczeń. I to powinno wam dać pewien pogląd na to, czy rzeczywiście Wargaming przyłożył się do pracy, czy rzeczywiście te rdzenie są wykorzystywane tak, jak należy, czy jednak tutaj mamy jeszcze troszkę do poprawy. Tak jak mówię, miałam bardzo, bardzo pomocny komputer i pomimo tego jestem w stanie zobaczyć różnicę. Zresztą jak zobaczycie sobie na końcu wykres, to zobaczycie, że ta różnica rzeczywiście jest pomiędzy tymi dwoma wersjami. Natomiast wydaje mi się, że na trochę słabszych sprzętach może ta różnica być większa zdecydowanie. Jestem bardzo ciekawy, jak to u was wygląda. Jeżeli ściągniecie sobie patch 1.4, to zwróćcie uwagę na to, ile macie FPS-ów i postarajcie się napisać w komentarzach. Jestem ciekawy po prostu, jak to będzie u was wyglądało. A ja po prostu będę chciał zrobić jeszcze jeden taki test, tylko że już może w bitwie. Po prostu muszę zwyczajnie zagrać w bitwach, znaleźć jakieś dwie takie podobne, chociaż powtórki do siebie, zmierzyć tą średnią ilość klatek na sekundę i sprawdzić, jak to wygląda w czasie bitwy. Jak na razie jest to bardzo obiecujące, jest rzeczywiście wzrost tutaj FPS-ów, natomiast jak dużo on będzie w randomie, to się dopiero pewnie przekonamy. Tak czy inaczej, zachęcam was do obejrzenia tego filmu, zostawienia komentarza na temat tego wszystkiego, bo myślę, że to jest najważniejsza zmiana w aktualizacji 1.4. Powiedziałbym nawet, że jest ważniejsza dla wielu osób pewnie od tego, że są wprowadzane pojazdy kołowe francuskie, którym też się na pewno przyjrzę, tylko muszę sobie nimi po prostu chwilkę pograć. Więc tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.